Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was 29 marca we wtorek. Za chwilę odczytam fragment z Ewangelii według świętego Jana. Będzie to 5 rozdział, a wersety od 1 do 16. Posłuchajmy tej Ewangelii. Potem było święto judejskie i Jeszua poszedł w górę do Jeruszalaim. W Jeruszalaim przy bramie owczej była sadzawka zwana po aramejsku Beit Zata, w której leżał tłum inwalidów, ślepych, kulawych, kalek. Był tam jeden człowiek, który chorował od 38 lat. Jeszua, widząc tego człowieka i wiedząc, że jest on tam od długiego czasu, powiedział do niego: chcesz być uzdrowiony? Chory odrzekł: nie mam nikogo, kto by mnie wsadził do sadzawki, gdy woda się poruszy. A kiedy próbuję się tam dostać, ktoś wchodzi przede mną. Jeszua powiedział mu: wstań, weź swoje nosze i chodź. Od razu człowiek ten został uzdrowiony i wziął swoje nosze i chodził. A był to szabat. Judejczycy więc powiedzieli do człowieka, który został uzdrowiony: to szabat. Wbrew torze jest, abyś nosił swoje nosze. Ale on im odrzekł: człowiek, który mnie uzdrowił, to on mi powiedział: weź swoje nosze i chodź. Zapytali go: kim jest ten człowiek, który ci kazał podnieść je i chodzić? Ale człowiek, który został uzdrowiony, nie wiedział, kim on był, bo Jeszua usunął się w tłum. Potem Jeszua odszukał go w świątyni i rzekł do niego: widzisz, jesteś zdrowy. Przestań więc grzeszyć, żeby cię nie spotkało co gorszego. Człowiek ten odszedł i powiedział Judejczykom, że to Jeszua go uzdrowił, i z tego powodu Judejczycy zaczęli nękać Jeszuę, bo uczynił te rzeczy w szabbat. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, tak, mamy kolejny fragment, który mówi nam coś o Panu Jezusie, a Pan Jezus mówi coś przez ten fragment do nas. Zawsze, gdy jakby zaczynamy szukać tutaj pewnych wskazówek, natchnień, to musimy zadawać sobie pytanie: czego Pan Jezus chce ode mnie? A co On chce mi przez to powiedzieć? Dlatego też ważna jest modlitwa do Ducha Świętego. Tylko tak nawiasem mówiąc, przypominam Wam o tym, żebyśmy króciuteńko, ale zawsze prosili Ducha Świętego, aby nam, by się nam otwierały oczy, serca na Jego Słowo. No dobrze. Mamy tutaj historię człowieka, który został uzdrowiony. To pierwszy jakby wątek. Moi drodzy, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale tu jest opisane, że jest człowiek, który 38 lat jest chory, siedzi tam razem z tymi innymi ślepcami, z tymi kulawymi, kalekami, jak zostało tutaj, z tym tłumem inwalidów, którzy tam czekali i mieli jakąś taką nadzieję, że jak ta woda się gdzieś tam poruszy w tej sadzawce Siloam, to wtedy oni tam zostaną uzdrowieni. I mamy Pana Jezusa, który przychodzi, widząc tego człowieka. Pan Jezus go widzi, że on jest chory od długiego czasu i zadaje mu pytanie: chcesz być uzdrowiony? Moi drodzy, gdyby ktoś nam zadał takie pytanie, ktoś ci zadał, a dzisiaj bardzo konkretnie Bóg zadaje ci takie pytanie: czy chcesz być uzdrowiony? To odpowiedź powinna brzmieć: tak. No chyba, że ktoś nie chce, mówi wtedy nie. Ale myślę, że wszyscy ludzie, którzy chorują na coś, to krótko odpowiedzieliby: tak, chcę. Pragnę tego. Znasz jakiś sposób? Możesz mi jakoś pomóc? A zwróćmy uwagę, co ten chory odrzekł.
Jezus zadaje mu pytanie: chcesz być uzdrowiony? A on mówi: nie mam nikogo, kto by mnie wsadził do sadzawki, gdy woda się poruszy, a kiedy próbuje się tam dostać, ktoś wchodzi przede mną. On w ogóle nie odpowiada na pytanie Pana Jezusa. On mówi z perspektywy człowieka rozumnego. To znaczy, ja wiem, jak być uzdrowionym. Trochę ten człowiek odpowiada Panu Jezusowi w taki sposób zawiły. Ja wiem, jak być uzdrowionym, no ale zanim ja tam dojdę do tego miejsca, to już inne tam i w ogóle. Tak jakby Pan Jezus przyszedł do człowieka, który jest śmiertelnie chory w domu, w łóżku i pyta się go: chcesz być zdrowy? A on mówi: no w aptece zawsze, kiedy przywiozą te lekarstwa, to ja tam idę do tej apteki i w tej aptece, zanim tam dojdę, to już wszyscy wykupią te lekarstwa, no i ja nie mam tych lekarstw. Ale mnie nie obchodzą lekarstwa, mnie nie obchodzą apteki. Pan Jezus mógł mu powiedzieć: mnie nie obchodzi ta sadzawka, ta woda, która tutaj jest, ta kałuża. Ja ci zadam pytanie, czy ty chcesz być uzdrowiony? I moi drodzy, czasami Bóg pyta nas, tak zadaje nam proste pytania, a my komplikujemy odpowiedzi. A my naprawdę nieraz zastanawiamy się nad setkami różnych rozwiązań, jakby to zrobić, żeby to rzeczywiście było uzdrowienie, no i żeby to było w taki sposób, w jaki właśnie nam się wydaje, że jest możliwy do uzdrowienia. Czyli na przykład, chcesz być uzdrowiony? No, jadę na drugą część Polski, bo tam jest podobno taka super w ogóle jakaś wspólnota, kościół, jakiś tam nawet ksiądz przyjeżdża, który uzdrawia i on jeździ po całym świecie i on jest, nie wiem, z Afryki, z Azji, z Chin, nie wiadomo skąd tam jeszcze. On tam jest i on rzeczywiście tam uzdrawia, on tam mówi o Jezusie, on tam dotyka, ludzie tam padają, ludzie tam, ale ja jeszcze tam nie dojechałem, no chcę być, ale ja jeszcze tam nie dojechałem, jeszcze tam muszę jeszcze kogoś złapać, muszę się załapać na jakiś autobus, bo od nas autobusy wyjeżdżają i tam dojeżdżają, no i Jezus mówi: ale ja Cię pytam tu w Twoim domu, tu gdzie słuchasz mojego słowa, tu gdzie jest Ci źle, jest Ci teraz źle, być może masz jakieś doświadczenie, jakiś lęków. Chcesz być uzdrowiony? Tak, Panie, chcę być uzdrowiony. Proszę Cię. Od tego zależy często ten efekt czasami tego uzdrowionego serca, uzdrowionego ciała, uzdrowionych myśli, uzdrowionej psychiki. Chcesz? Chcę. Ale chcę tak, jak Ty tego chcesz. Jeśli chcesz, możesz, Panie Jezu, mnie dotknąć. Ale jeśli nie chcesz, możesz mnie wziąć na ręce. Jeśli chcesz, możesz tylko słowem. Jeśli chcesz, możesz to uczynić przez niedzielną mszę świętą w moim kościółku, w którym wiem, jak ten ksiądz proboszcz mój odprawia. Wiem, co on powie. Ale jeśli Ty chcesz mnie tam uzdrowić, to mnie tam uzdrów, bo ja wiem, że Ty tam jesteś, że to jest ważne. Dlatego dzisiaj, jakby patrząc na Jezusa, nie szukajmy jakichś skomplikowanych rozwiązań. Tylko mówmy Mu: uzdrawiaj mnie tak, jak chcesz. Jezus zadaje pytanie proste i Twoja odpowiedź niech też będzie prosta, a nie skomplikowana. Żydzi i wszyscy inni, którzy komplikują życie, to potem mówią, że a to był szabat, a nie powinien, a to, a tamto, a może nie, a może tak, a może, no to już, my miejmy prostą wiarę. Chcesz być uzdrowiony? Chcę. A w jaki sposób? Tak jak Ty tego chcesz, Panie Jezu. Chcesz mnie uzdrowić dzisiaj? Uzdrów mnie dzisiaj. Chcesz mnie uzdrowić za 10 lat? Uzdrów mnie za 10 lat. Ja Ci ufam, że jeśli przy mnie jesteś, to nawet 38 lat mogę na Ciebie czekać, ale wiem, że Ty prędzej czy później zbliżysz się do mnie i zadasz mi to pytanie, a ja Ci wtedy chcę prostym i sercem odpowiedzieć: tak, chcę być uzdrowiony, kocham Cię i uwielbiam Cię. I to wszystko. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn,
i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosławionego dnia i do jutra, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.